Wędrowanie z ciałem. Idę śmiało i z odwagą, ale jakby w górę. Nie sprawia mi to trudności, lecz odczuwam sekret przyjemności. Nogi stoją w miejscu, a ja coraz wyżej. Wibruję już cała, choć ciało jest poniżej. Nieruchome, jakby zdziwione. Jak to stoi samo i się nie przewraca, kiedy mnie w nim nie ma? Jest spokojne i pewne, bo do niego wracam. Cieszy się coraz bardziej z takiej zabawy. Nie musi nic robić, a doznaje lekkości. Później przeżywa ideę złączenia i jeszcze więcej w swoim wnętrzu boskości. Czuję ją w palcach, czuję w mięśni drżenie. Serce wzmaga bicie, jakby nastąpiło w nim aktywniejsze życie. Każda komóreczka pulsuje i już teraz Boga w sobie czuję. Każde połączenie daje radość, bo znów moc i siła w nim ożyła. Więc delikatnie idzie naprzód, pewnie stawia kroki i nabiera jeszcze większej ochoty do boskiej służby dla mnie, takiej pięknej, boskiej istoty. Niebo wstąpienie. Delikatny podmuch, lekkie drżenie. Czuję mego ciała boskie uniesienie. Następuje tu i teraz moje w niebo wstąpienie. Czuję dłonie Boga, jak wznoszą mnie falując. Dusza taniec wolności już rozpoczęła, wyzwoliła się i jakby zniknęła. Ale ja ją widzę. Jesteśmy wciąż razem. Ponad wszystkim, co było, bo to się już skończyło. Doświadczam radości, miłości, budzę się. Widzę, że jestem płomieniem, słońca blaskiem i westchnieniem. Tęsknota bramę już otworzyła i do domu Boga teraz radośnie mnie wprowadziła. Dawny kokon jest już pusty, iluzja prysła. Tu już prawda i rzeczywistość na mnie swym uśmiechem błyska. Blask ten złoty czyni ulgę, daje ufność, bezpieczeństwo. Mogę usiąść teraz wygodnie, poczuć w sobie boską istotę, jej spełnienie i pełne zwycięstwo.